Przepraszam za przerwę we vlogach i rzadkie publikacje, ale końcówka roku to dla mnie zawsze ciężki czas, dużo pracy. Kończymy rok szkolny, przygotowujemy się do nowego, wakacje, półkolonie i dlatego postanowiłem nagrać taki film o tym, jak wygląda życie zwykłego chrześcijanina biblijnego dzisiaj. Zapraszam na odcinek. Kilka lat temu zainteresowałem się tematem chrześcijaństwa biblijnego. Takiego chrześcijaństwa, które jest powrotem do korzeni, do tego, jak wyglądało chrześcijaństwo w pierwszych wiekach. Trafiłem na taki tekst, list do Diogeneta. Na końcu tego filmu udostępnię fragmenty i link do całości. I dotknęło mnie tam to, że no właśnie, już w pierwszych wiekach chrześcijanie nie różnili się niczym od innych zewnętrznie, a jednocześnie różnili się bardzo tym, jak żyją. Dzisiaj w Polsce sytuacja jest wręcz odwrotna. Księża rzymskokatolicy ubierają się inaczej niż reszta, biskupi mieszkają w pałacach, także ubierają się inaczej niż reszta ludzi. Kult Boga sprawowany zwykle jest w zewnętrznych obrzędach, czyli większość ludzi myśli, że aby Boga czcić, aby żyć dobrze, zgodnie z tym, co Bóg od nas oczekuje, to należy chodzić do kościoła, należy, no właśnie, chodzić na Boże Ciało, chodzić na drogi krzyżowe, brać udział w obrzędach. Jeżeli ktoś idzie na procesję, no to jest dobrze, jeżeli ktoś nie idzie, to jest źle. Do kościoła trzeba chodzić w Wielkanoc, trzeba się ładnie ubierać do kościoła i tak dalej, i tak dalej. Bardzo duży nacisk w Polsce w ostatnich latach był położony na zewnętrzne obrzędy. Chrześcijaństwo tak nie wygląda. To nie jest centrum chrześcijaństwa. Centrum chrześcijaństwa jest zmiana życia. Jest to, że chrześcijanin nie cudzołoży, nie kradnie, nie oszukuje. Coś, co w Polsce zostało całkowicie zapomniane jakby. Dzisiaj jest ciężko odróżnić rzymskiego katolika, który mówi, że jest chrześcijaninem, od ludzi kompletnie niewierzących. A co gorsza, czasem ci niewierzący żyją uczciwiej. To jest jakaś porażka tego systemu. To pokazuje mi osobiście, jak bardzo Kościół rzymski odszedł od nauki biblijnej, a skupił się na obrzędach. Niestety większość dowodów wskazuje na to, że te obrzędy mają, większość z nich, korzenie pogańskie. Tak więc powstał pewien miks niby chrześcijaństwa czy pseudochrześcijaństwa z pogaństwem. Wyszła religia, która nie ma siły, w której wychodzą grzechy ludzi ohydne, a hierarchie ukrywają to. Ale nie skupiajmy się na tym, skupmy się raczej na swoim życiu, na tym właśnie, jak my powinniśmy żyć. I tak jak mówiłem, chrześcijanin to ktoś, kto żyje normalnie. Dla kogo nie jest dziwnym chodzenie do pracy, ktoś, kto nie jest jakoś odłączony, oddzielony od tego świata w sensie fizycznym. Czyli chrześcijanie mają żony, mężów, chrześcijanki, żyją jak każdy inny. Jest czymś dziwnym, kiedy czytamy Słowo Boże i nagle widzimy księdza, który nie może mieć żony. Paweł Apostoł choćby w tym aspekcie mówił o tym, że starszym czy biskupem musi być ktoś, kto ma żonę i dobrze wychował swoje dzieci, czy dobrze wychowuje. Dlatego tak wiele dziwnych rzeczy dzisiaj obserwujemy w Polsce, tak wielu ludzi obraża się na chrześcijaństwo, niestety czasami też na Boga. Przez to, że pewna grupa ludzi, pewna część społeczeństwa wykoślawiła chrześcijaństwo. A biblijne chrześcijaństwo to przede wszystkim powrót do Słowa Bożego. Dla każdego z nas, dla każdego chrześcijana biblijnego, chrześcijana ewangelicznego, to Słowo Boże jest najwyższym autorytetem. To Słowo Boże mówi, jak powinniśmy żyć. Nie żaden kościół, nie żaden papież, nie żaden biskup, bo oni mogą się mylić i bardzo często się mylą. Tylko Słowo Boże. Dlatego też zawsze zachęcamy wszystkich, czytaj Słowo Boże. Wołaj do Boga. Boże, pokaż mi prawdę. Wydaje się, że to dzisiaj w Polsce jest najważniejsze, bo wielu ludzi tkwi w religii, która jest sprzeczna z wolą Boga, czyli w rzymskim katolicyzmie, gdzie wymyślone przez ludzi obrzędy, wymyślone przez ludzi prawa wpływają na życie innych w sposób zewnętrzny, a jednocześnie tak rzadko wzywają ich do zmiany wewnątrz, do zmiany serca. Już prorok Izajasz 700 lat przed narodzeniem Chrystusa mówił do Żydów, którzy wydaje się byli w tym samym miejscu, co dzisiaj Kościół rzymski. Chociaż ich pozycja była zupełnie inna, bo oni byli narodem wybranym. Ale prorok Izajasz mówił, nienawidzę waszych świąt, nienawidzę waszych ofiar. Bóg mówił przez proroka Izajasza, zmieniajcie swoje serca, odwróćcie się od grzechów, a nie przykładajcie uwagi do obrzędów zewnętrznych. A więc wracając do tego, czym jest życie chrześcijanina. Dzisiaj życie chrześcijanina biblijnego, ewangelicznego to życie w świecie. Pan Jezus mówił, wy jesteście solą ziemi, światłem świata i wielu z nas, gdy słyszy te słowa, to jest przerażonych, jak wysokie standardy ma Bóg. Mamy być solą ziemi, światłem świata, ale tak często nie udaje nam się to. Ale widzimy, że te standardy Boże są wysokie. Widzimy, że pomimo, że chcielibyśmy już być ze swoim Bogiem w niebie, to Bóg nas tu zostawia po coś. Po to, aby świadczyć o Jego łasce, o Jego miłosierdziu, o Jego wielkości, o Jego miłości do ludzi. I możemy o tym świadczyć słowem, ale co ważne, co ważniejsze, powinniśmy świadczyć czynem. Chrześcijanie biblijni przywiązują do tego największą wagę, aby czytać Słowo Boże, po to, aby poznawać Boga i wiedzieć, jak żyć. To jest najważniejsze. Nie żyjemy według zasad ustanawianych przez ludzi, żyjemy według zasad ustanowionych przez Boga. Dlatego tak ważne jest czytanie szczególnie Nowego Testamentu. I zdarza się, że wewnątrz chrześcijaństwa są jakieś drobne różnice na niektóre sprawy, ale jakby sedno, czyli te podstawy dla wszystkich chrześcijan biblijnych są takie same. Bóg jest jeden, ale jest trójcą. Wierzymy, że Jezus jest Bogiem Synem, Jezus Chrystus, Jezus z Nazaretu, który przyszedł na ziemię sam, z własnej woli, chociaż w porozumieniu z Bogiem Ojcem i z Bogiem Duchem, oddał życie za każdego grzesznika, który w Niego uwierzy. Dlatego też my wzywamy wszystkich ludzi, odwróćcie się od grzechów, uwierzcie, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Co ważne, biblijna wiara to nie jest tylko uznanie intelektualne. Biblijna wiara, Biblia nazywa wiarą zaufanie Bogu i posłuszeństwo Mu. Czyli jeżeli ktoś mówi, wierzę w Jezusa Chrystusa, ale cudzołoży, ale kradnie, to kłamie, nie wierzy. Jeżeli ktoś mówi, że wierzy w Jezusa Chrystusa, to żyje, to stara się żyć każdego dnia według zasad, które Bóg dał nam w swoim Słowie. Dlatego, tak jak mówię, kluczowy jest Nowy Testament. Zachęcam do tego, aby go czytać i wołać do Boga, Boże, pokaż mi prawdę. Wspominałem o liście do Diogeneta i teraz jest ten czas. Posłuchajcie kilku urywków z niego. Może to was zainteresuje i pokaże, jak żyli pierwsi chrześcijanie i do czego my, dzisiejsi chrześcijanie z XXI wieku, powinniśmy wrócić jak najszybciej. Chrześcijanie nie różnią się od innych ludzi, ani miejscem zamieszkania, ani językiem, ani strojem. Mieszkają każdy we własnej ojczyźnie, lecz cały czas są jak obcy przybysze. Każda ziemia obca jest im ojczyzną i każda ojczyzna ziemią obcą. Chrześcijanie dzielą ze sobą jeden stół, lecz nie jedno łoże. Chrześcijanie są w ciele, lecz nie żyją według ciała. Chrześcijanie przebywają na ziemi, lecz są obywatelami nieba. Chrześcijanie kochają wszystkich ludzi, a inni ich prześladują. Chrześcijanie są ubodzy, a wzbogacają wielu. Inni pogardzają nimi, a chrześcijanie w tej pogardzie znajdują chwałę. Inni ubliżają im, a chrześcijanie im błogosławią. Inni obrażają ich, a chrześcijanie okazują wszystkim szacunek. Chrześcijanie czynią dobrze, a są karani jak zbrodniarze. Chrześcijanie, gdy są zabijani, radują się jak ci, co budzą się do życia. Chrześcijanie są na świecie, lecz kult, jaki oddają Bogu, pozostaje niewidzialny.